moje doświadczenia z Eurowizji są takie, że tam najbardziej liczy się prawdziwa emocja. I miała to Edyta, kiedy w 1994 roku w Dublinie śpiewała Toni Abramową. Właśnie tą emocją, tą swoją prawdą porwała ludzi i prawie wygrała ten festiwal. Natomiast ma to też Michał Szpak. Uważam, że należy trzymać za niego kciuki. Ma wielki talent sceniczny, umie porwać ludzi i ja mu życzę jak najlepiej.